Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o wymianie handlowej Unia Europejska-Chiny. Naszym gościem jest Paweł Wyżykowski, analityk sektora Food and Agri banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. W tle zimowe igrzyska w Pekinie to dobry moment na porozmawianie o wymianie handlowej produktami spożywczymi między Unią Europejską a Chinami. Jak ważnym dla wspólnoty partnerem w wymianie tymi produktami są Chiny? Naturalnie, Chiny są ważnym, ale nie najważniejszym partnerem, jeżeli chodzi o wymianę produktami rolno-spożywczymi pomiędzy Unią Europejską a krajami trzecimi. Po Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zajmują trzecie miejsce pod względem wartości eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej. W 2020 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej do Chin wyniosła 17,7 miliarda euro, co stanowiło około 10% całkowitego eksportu żywności z Unii Europejskiej. Pewnie w tym miejscu warto dodać, że jeszcze w 2018 roku ta wartość wynosiła 10,5 miliarda euro, czyli widzimy, że ta skala wzrostu w ostatnich latach była wyjątkowo wysoka. W przypadku importu, tutaj Chiny są piątym najważniejszym dostawcą żywności do Unii Europejskiej z około 4% udziałem, jeżeli chodzi o całkowity przywóz produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej. A które produkty z Unii Europejskiej cieszą się największym zainteresowaniem wśród chińskich konsumentów? Tutaj zdecydowaną pozycję zajmuje mięso wieprzowe, wieprzowina, ponieważ w całkowitym eksporcie ona stanowi blisko 1/3 wartości. Więc widzimy, jak ważna to jest grupa produktów, która z Unii Europejskiej trafia na rynek chiński. Na kolejnym miejscu są produkty dla niemowląt, z przeznaczeniem dla niemowląt. I tutaj udział w eksporcie szacowany jest na około 15%. Na kolejnym miejscu są podroby mięsne, a miejsca czwarte, szóste zajmują produkty mleczarskie. I o ile w przypadku tego czwartego miejsca są to proszki mleczne, więc to naturalny kanał zbytu, jeżeli chodzi o Unię Europejską, produktu, który ma długi termin przydatności daje duże możliwości transportu, to w przypadku szóstego miejsca są to produkty płynne, takie jak na przykład mleko UHT w kartonach, również z Polski, więc widzimy, że nie tylko te proszki mleczne, ale również produkty płynne, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie, znajdują rynek zbytu na rynku chińskim. Wracając do tej klasyfikacji, jeszcze na piątym miejscu pod względem wartości mamy wino. A które produkty z Chin najczęściej trafiają na unijny rynek? W przypadku importu produktów rolno-spożywczych z Chin do Unii Europejskiej najważniejszą pozycję stanowią podroby mięsne z udziałem blisko 9%, jeżeli chodzi o wartość importu w 2020 roku. Na drugim miejscu uplasowała się karma dla zwierząt z udziałem 8,7%, tylko nieznacznie mniej, jeżeli chodzi o udział eksportowy. Na kolejnych tych pozycjach znalazły się warzywa i owoce. Zapytam jeszcze o Polskę. Czy dla naszego kraju ten rynek produktów spożywczych, rynek zbytu w Chinach jest równie istotny jak dla innych krajów Unii Europejskiej? W przypadku eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin mam wrażenie, że chyba więcej się mówi niż w rzeczywistości się dzieje. Z tego względu, że jeżeli sobie spojrzymy na dane po 11 miesiącach 2021 roku, to ta wartość eksportu wyniosła 177 milionów euro, co dawało Chinom 31 miejsce jako partnera w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski i 10 miejsce wśród krajów pozaunijnych. Więc widzimy, że tutaj te miejsca nie są jakieś tak wysokie jak w przypadku całej Unii Europejskiej. Dodam również, że jeżeli chodzi o sam udział, to jeżeli w przypadku całego eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin, to ten udział szacowany jest na około 0,5%. A w przypadku krajów pozaunijnych udział ten wynosi blisko 2%, więc widzimy, że w tym zakresie jest jeszcze dużo do zrobienia.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Trzymamy oczywiście kciuki za wymianę handlową Polska-Chin, ale także za naszych reprezentantów podczas zimowych igrzysk w Pekinie. Do zobaczenia.